Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym europosła Janusza Korwin-Mikkego, podczas którego Pan Prezes odniesie się do zmiany konstytucji. Witam Państwa. Idea zmiany konstytucji jest głęboko słuszna i prezydent jest najwłaściwszym ciałem, żeby to podjąć. Obecna konstytucja nadaje się tylko na śmietnik. Ona jest po prostu nieprzestrzegana. Po drugie, nie jest akt prawny, tylko to jest zbiór pobożnych życzeń. Zawiera zdania całkowicie sprzeczne, na przykład jest to demokratyczne państwo prawa i spełniające warunki sprawiedliwości społecznej, czyli wszystkie trzy warunki są sprzeczne. I to widzimy w praktyce, jak to działa, bo PiS się powołuje na demokrację, że ma większość, a PO się powołuje na to, że jest państwo prawa, a więc Trybunał rządzi, a nie większość, i konstytucja tego nie wyjaśnia. To właśnie jest skandal. Ja byłem w komisji, która układała tę konstytucję i zwracałem na to uwagę. Rwałem sobie włosy z głowy i nic nie pomagało. Tym ludziom chodziło o to, żeby to przeszło w głosowaniu. Jak się napisze, że jest demokratyczne państwo prawa, ale socjalne, no to zagłosują i socjaliści, i demokraci, i prawica zagłosuje, prawda? Więc tak to było napisane, żeby przeszło. Tylko prezydent powinien powołać ludzi, którzy są spoza obecnego układu, ponieważ każda partia, jak się zabierze za reformę konstytucji, to będzie patrzyła nie to, żeby była dobra konstytucja, tylko będzie konstytucja, która da przewagę jego partii. Więc z całą pewnością nic z tego dobrego nie może wyjść. Pan prezydent powinien, zamiast ogłaszać referendum, powinien po cichu powołać taką konstytucję, sporządzić jakiś projekt, potem ewentualnie wysłać poprawek i dopiero wtedy mówić o referendum. Tak mi się wydaje. Dziękuję za uwagę. Jakieś pytania? Ja chciałem zapytać jednak o wybory we Francji, wybory prezydenckie, zwłaszcza tę ostatnią fazę kampanii, kiedy została dwójka kandydatów. Jak pan poseł ocenia polskie wątki w tej kampanii, czyli zarówno porównanie przez Emmanuela Macrona rządów Kaczyńskiego, zestawienie ich z rządami Putina i z rządami Orbana, jak również kwestie miejsc pracy, czyli żal do firm przenoszących miejsca pracy do Polski, chociaż tu po prostu jest tak. Z całą pewnością jako Francuz z bólem serca głosowałbym na pannę Le Penównę, ponieważ pan Macron jest znacznie od niej gorszy. Jako Polak z całą pewnością. I dziwię się, że niektórzy polscy politycy zachwalają pana Macrona od Bolesława Komorowskiego po Zbigniewa Stonogę, co jest takim dziwnym zestawieniem. Oczywistą jest rzeczą, że pan Macron wygaduje bzdury. Przenoszenie fabryk z jednego miejsca do drugiego w Unii Europejskiej jest jak najbardziej przewidziane zasadami Unii Europejskiej, a nie sprzeczne z jej zasadami. No, na tym właśnie polega wolny rynek, który gwarantuje Unia Europejska. Natomiast porównania uczyniła zaszczyt panu Kaczyńskiemu, porównując go do pana Putina, bo tam jak pobito pana Nawalnego, to sprawców natychmiast ujęto, a u nas się ich na ogół nie ujmuje, więc to jednak są sprawne rządy. No ale mimo wszystko to jest zupełnie inny rząd pana Putina, inny rząd jest Jarosława Kaczyńskiego, inny rząd jest pana Orbana, także porównania są nie na miejscu i w ogóle Natomiast jestem przerażony, że rząd polski odciął się od panny Le Penówny. Ona jednak może wygrać te wybory, coś się stanie, jeszcze wygra te wybory. I wtedy wyjdziemy tak głupio jak z panem Trumpem, gdzie nikt nie przewidział, że może wygrać i polskie MZ nie wiedziało, co robić w tej sytuacji. Także jest to z punktu widzenia Polski, już pomijam drobne sprawy gospodarcze, rządy panny Marine Le Pen są niesłychanie ważne, bo ona jest antyniemiecka, dawałaby na przeciwwagę na zachodniej granicy Niemiec. Natomiast pan Macron razem do spółki z Niemcami nam zacisnął, że tak powiem, ucisk na gardle i będziemy także popieranie pana Macrona, czy w ogóle odrzucanie aliminę tego, że pana Le Penówna chce z nami mieć jakieś porozumienie, jest absolutną głupotą polityczną, no ale pan Waszczykowski robił nie takie głupoty polityczne, więc nic od niego nie oczekujemy.